Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry. Chodźcie, co Becia tu robi? Robię ten stroik na grób. Tutaj mam znicze, jak to się mówi, z odzysku. Po prostu z tamtego roku ściągłam. No, zaraz tam jeszcze jeden tak. Jest. Na... No, wkłady mam. Tu są znicze. No, tu są znicze na święta. Mhm. Też z tamtego roku po prostu ściągłam, bo teraz w tym roku są tak drogie, takie duże znicze. Zaraz wam pokażę. A te mam z odzysku z tamtego roku też. O, zaraz. To choinki są. To będą. O, patrzcie, jakie duże. Taki znicz teraz kosztuje około 30-40 zł. No, jak nic. Tak, a ja zaraz umyję. Mam spray. Pomaluję na złoto. I oczywiście, kto jest z nami? Fruzia. O, kwiatki mam. Zaraz. Czekaj, gdzie mam ten pistolet w porządku? Ta Becia będzie strzelać. No. Zrobię i się zawiezie i już. Po co wydawać? A ty powiedz, gdzie kupujesz to wszystko? W hurtowni. W hurtowni trochę przez... Jakiej hurtowni? U nas? No osiedlu jest to. To jest papiernicza hurtownia. Papierniczej, no. Ale to no nie wiem, dlaczego papiernicza ma też kwiatki, no ale ma. No mają, nie? No zaraz zobaczę, czy tu jest w ogóle prąd. Jest. Jest? Językiem trzeba dotknąć. Tak, językiem. No. Mam i wstążeczki i ten, bo ja co roku robię. O. Takie różne, o, złote. Takie wstążeczki ze złotem. No, Majcia już musi nos do tego wsadzić. Fioletowe, bordowe. O. Żółta wstążka, ale żółta to będzie na ten. Na Wielkanoc. O, Macie wycieraczka chodzi przed telefonem. Czyli pędzelek. Tak, tu mam na święta gwiazdki do stroików różnego rodzaju. O, złote łańcuchy. To jest akurat na święta. A tu pójdzie zaraz. Koniec się. To chyba się nie grzeje. Czubek trzeba dotknąć. A nie, grzeje się. No. Grzeje się. No. Majcia w kółeczku. I zaraz zrobię już. I ja to też dużo wcześniej kupiłam. Majcia nawet w garażu ma swoje kółeczko. Ty, a tam tretytki chyba dziś powinny być. No, kopię sobie. Tretytkami bym zrobiła. Mości sobie legowisko. Tak. Bo już tretytkami. Ale tretytki, nie wiem, czy te czarne są, te cieniutkie powinny być. Ale duże. A to i tak nie będzie widać. Bo to pójdzie na to ten. Na to pójdą kwiaty jeszcze, także to nie będzie widać. No. I zrobimy sobie zawiezie. No i pokupuję sobie za parę złotych, nie? Tak. Czekaj, to tak dobrze? Będzie słychać. Nie. W drugą stronę. No. No i ekstra. No i jeszcze nożyczki będzie się przydały. A ja mam. Masz? Ja mam tu wszystko, bo ja to przecież co roku robię, to będzie w kartonie. A sam widzę w kartonie. No, w kartonie muszą być. O. No, znicze zaraz umyję. O. Jedne. Tutaj drugi. Powiedzcie, czy wy też, czy kupujecie? Bo my... Nie no, okropnie drogie są. Moim zdaniem to wychodzi mi dużo taniej. No, widzicie, jaka Becia zdolna? To wychodzi dużo taniej. O, dobra, ekstra. O. No i chlas. Tak, i tutaj się zaraz dam. To trzeba obciąć go. No to chyba metalowe. Ale to zaraz się złamie. No i zaraz pokażemy, jak będę kleić.
I przechodzimy do etapu klejenia kwiatków. Tak. Do etapu klejenia kwiatków. Nie wiem, po ile one były, po 60 groszy. Wiesz, sobie zawsze przymierzam, jak to będzie. A te małe, to jakie to są? Czekaj, zaraz wyciągniemy, zobaczymy. A, to są białe. O, ile mam jeszcze tych? Czy one się... Czekaj. Zobaczymy, wiesz, ile to będzie. Czy to wystarczy, czy nie? Tak. Tak, tu. Patrz, schodzę tu. Bo nie było więcej tych, bo ja chciałam. No i daj na środku tego jednego tu. A na dole daj dwa białe. Nie, tu będzie brzydko wyglądać. To daj żółtego. Ten nie. A tu damy te. O. No albo tak. No. O. Bo to musi być tak, żeby nie było widać, że tych kwiatów jest trzy na krzyż. Tak. Tu by widzisz, przydał jeszcze jeden żółty. Ale nie ma żółtych więcej. A tam co tam jest za kwiatek? To są te. Chyba, że... O, teraz to się troszkę przesuną, widzisz? I po środku damy o. O, w ten sposób, widzisz? No. Tak, i teraz by było... O, dobrze. Co nie? I do tego wstążek pełno i będzie dobrze. Tu na górze damy wstążki zaraz. Tak. Majcia śpi. Także tak będzie. Dobrze, to ja sobie... Widzicie, Majcia sobie mościła. Nie śpi. Dobra, ja sobie tak zrobię, te odrzucam, żeby one mi nie przeszkadzały. Tak, tak. A to co to za kwiatek? A, to będą te chryzantemy, takie malutkie. Dobra. Tam, bo to będzie mi przeszkadzać. Tu. Tu damy wstążki zaraz. Tak, damy ze dwie, trzy wstążki, a to już zużyję całe do wyrzucenia. Tak. O, i ją zaraz jak kwiaty poprzyklejam, wiesz, to ona pójdzie między kwiatami. Do tego pójdzie ta złota, też między kwiatami. Tak. O. I to pójdzie między kwiatami i będzie, a w sam raz. No. I kupię jeszcze, słuchajcie, kwiaty te. No, prawdziwe, co nie? Już jeden kupiłam, bo był taki ładny. I jeszcze kupię sobie dwa. I wystarczy. Zniczę są. O, to pójdzie między tymi. Dobra, przylepiamy kwiatki. I przylepiamy. Pistolet z Lidla. Tak, pistolet z Lidla. Dobra. No i tak Becia klei. No. Jak wyklei, tak. To zaraz się pokażemy, jak to wyszło. No i Becia już kończy. Tak.
Właśnie poczytaliśmy sobie komentarze, jak Majcia jest chora, nie? Tak, że ją... Że nie będziemy oglądać, bo to nie można pokazywać. My pokazaliśmy tylko po to, żeby ludzie nie panikowali. Tak. Jak się coś takiego przydarzy. Słuchajcie, ja pamiętam, jak 13 lat temu ona dostała pierwszy atak. Boże, my żeśmy nie wiedzieli, co się dzieje. A dlaczego? Nie było na YouTubie ani jednego filmiku pokazującego, jak psy mają ataki tego. No, jak to się nazywa? Padaczki. I że psy się leczy. Pani chyba nie ogląda naszych wszystkich filmików, no, bo nie wie, ile my pieniędzy potrafimy wydawać na naszą Maję. A zresztą leczy się. Lekarz powiedział wyraźnie, że to leczenie, przypisze jej tabletki, to skróci jej dużo życie. Tak. Będzie dużo krócej żyła. Ponieważ takie ataki, jakie ona ma... To nie ma co dawać żadnych tak. lekarzy. Piszą też ludzie, żeby dawać CBD, czyli ten konopny ten. Nie wiem. Mówię, byliśmy nie u jednego lekarza. No. I powiedział, że przy takich atakach, jednych, dwóch miesięcznie, żeby po prostu nie robić tego, bo tym właśnie skrócimy jej życie. Jeżeli ktoś nie może oglądać, jest tak bardzo po prostu wrażliwy, to po prostu nikt nie ogląda tego filmiku, ale są ludzie, którzy, bo przy tamtym pierwszym, co żeśmy dali, pamiętasz o padaczce? Słuchajcie, my żeśmy dostali kupę e-maili, kupę było pod filmiku właśnie, że dziękują za teraz to, że, też. Tak, że żeśmy nagrali taki filmik, bo w końcu wiedzą, co psu jest, że nie byli pewni. Ja pamiętam, że przy pierwszym ataku to my żeśmy z początku myśleli, że ją chyba coś w lesie ugryzło, że może żmija i ona taki paraliż dostała. A okazało się, że nie, że to jest atak padaczki. Także ja uważam, że nic złego żeśmy po prostu nie zrobili kompletnie. Tak jest i my ją leczymy. Gdybyś tylko się znalazło coś, co można byłoby jej ulżyć, to na pewno byśmy kupili. Ale nie idzie jej nic ulżyć, ona ma 13 lat, a ja chcę, żeby nasz pies jeszcze trochę pożył. No, a jeszcze głupie komentarze. Weźcie uśpijcie, no, chyba was, tak. Tych, co tak głupio piszą. Tak. No. Tak, ci, co tak głupio piszą, żebyśmy Maję uspali, to chyba was byśmy uspali. No. A nie Maję. Maja jeszcze długo pożyje. Ponieważ my o nią dbamy jak o członka rodziny. Przecież niedawno żeśmy jej czyścili zęby, nie wiem ile, 500-600 zł? No. Dałam po to, żeby psu wyczyścić zęby z kamienia. I ona już chyba czwarty raz. Teraz byliśmy uszy. Przed świętami, zaraz dzień przed 1 tego listopada mamy następną wizytę, żeby pani doktor uszy znów sprawdziła. Z pazurkami ile żeśmy się nawalczyli. A ile pieniędzy to kosztowało? No. I wyzdrowiały. No. No niestety padaczka jest taką chorobą, że jest nieprzewidywalna. Pan doktor powiedział, jest nieprzewidywalna. Może być tak, że jak taki się wtedy na jak to się nazywa? Nie. Będzie więcej ataków, a może być tak, że w każdej chwili mogą się cofnąć też ataki. No, bo nieraz potrafi nie mieć wcale w miesiącu. Typowo są jakieś tam sterydy, powiedział, że może dać, ale to jest niszczy z wątroby. Ona ma 13 lat. Nie będę jej niszczyć wątroby, bo prędzej nam umrze na wątrobę niż na tą padaczkę. Także to jest nasz punkt widzenia. Tak, i przykro mi też, bo jedna dziewczyna pisała, że ostatniego ataku padaczki nie tak, przeżyła. No, jej piesek nie przeżył. Jej nie przeżył. No bardzo nam z tego powodu przykro. No ale tak jak nawet pan doktor, przecież pamiętasz, my nawet z Bartusią do Warszawy żeśmy jeździli do okulisty. No, z naszym kotem. Tak. Bo krew mu leciała z oczu. Tak. Nie? To mapa, tutaj nikt nie mogli, lekarze to pamiętam, że i to było chyba 10 lat temu, no. To ja pamiętam, to było 600 km w jedną stronę mamy do Warszawy. My żeśmy się umówili na termin. I do okulisty. Do okulisty. Do zwierząt. Dla zwierząt i my żeśmy 1200 km zrobili w jeden dzień. No, żeby leczyć naszego Bartusia, kota. Naszą owieczkę. Tak, naszą owieczkę. Jak słyszę, że my pokazujemy cierpienie zwierząt, że my o zwierzęta nie dbamy, to we mnie się aż po prostu gotuje. Bo niektórzy ludzie tak nie są zadbani, jak zadbane są nasze zwierzęta. No.
No i na tyle. Pokaż swój ten. Proszę. A może go podnieść? No, on będzie na tak, o. O. W ten sposób będzie leżał. Nie tak na płasko, tylko tak. No, widzicie? Takie serduszko. Do tego dwa serduszka czerwone. Zaraz je umyję. Dam wkład. Sprayem zaraz pomaluję. O, te, o, słuchajcie, to pomaluję zaraz na złoto. Sprayem. Nie wiem, 6 zł dam w tym? W nie pamiętam, no. Spray on wystarcza, jak wystarcza. Podstawa też. I już pakuję no. To wszystko. I koniec. I wszystko. I do tego te na zimę nie opłaca się, słuchajcie, nie wiem jak jest wasz, ale ja uważam, że na zimę nie opłaca kupować się drogich stroików. Dlatego, że przez zimę one po prostu do kwietnia będą już do wyrzucenia. A. Lepiej opłaca się kupić w kwietniu porządny stroik, bo on postoi aż do listopada. Dobra, zbieramy się. Zbieramy się, i także to już tak, to już jest żegnamy się z wami, tak. Na dzisiaj tyle. Szkoda, że taki smutny dzień się zbliża. Wszystkich świętych. No i zaczyna padać. Ale no, no takie jest po prostu życie. Rodzimy się i umieramy. I nic na to nie poradzimy. Tak, że będzie się zebrało. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do kolejnych filmów. Tak. Pa, pa. Pa, pa.